To były straszne czasy. Nie chciałabym już nigdy ich przeżywać. I chcę powiedzieć wszystkim, że trzeba szanować wolność. Bo wolność dana nam nie jest na zawsze. O nią po prostu trzeba walczyć. Spotkałyśmy się na wspaniałej, dobrej herbacie, ale i w miejscu, która właściwie historia Solidarności, to aż się jakby przypomina wszystko, co było. Co ty możesz mi powiedzieć, gdzie tak naprawdę jesteśmy? Dlatego tak sobie pomyślałam, jeżeli mam wspominać swoje życie i moje przeżycia i moja działalność społeczna, która tak naprawdę zaczęła się od stanu wojennego, pomyślałam sobie, że to miejsce najbardziej oddaje to, co się przeżywało i wtedy działo. Mianowicie jesteśmy w lokalu historycznym, który się nazywa Konspira, w tak zwanej szafie. Tu w czasie stanu wojennego wielu działaczy podziemia Solidarności się spotykało, żeby się naradzać, żeby uciekać przed służbą bezpieczeństwa. I ta historia tutaj jest po prostu widoczna. Tak sobie pomyślałam, że to jest najlepiej. Stan wojenny, jak na ciebie wpłynął? I co w ten dzień tak ważne, właściwie jakieś miało przesłanie i co się zadziało u ciebie, opowiedz mi. 13 grudnia 1981 roku w Polsce został wprowadzony stan wojenny. To była niedziela, mróz na dworze, miałam małe dzieci, obudziliśmy się całą rodzinką razem z mężem i z dziećmi. Wtedy dzieci oglądały Telerany, Polka i Lolka i inne bajki. No i cóż, telewizor syczy. Mróz na dworze, nie ma nic, wielka obawa i konsternacja. Co się stało? Okazało się, że za niedługi czas ekran się rozświetlił i pojawił się generał Jaruzelski, oświadczył, że został wprowadzony stan wojenny. No takie słowa, wyłączenie telewizji, wszystko, to był jeden wielki strach, co to wojna. Nie rozumieliśmy stan wojny, tylko po prostu wojna. No i wyszliśmy na ulicę, później się okazało, że już wojsko stoi na ulicach i no i jedno wielkie przerażenie. Niemniej w poniedziałek udaliśmy się do pracy. Ja pracowałam wtedy w Polarze, więc przyszliśmy do pracy. Już na wydziałach produkcyjnych od samego rana pomału zaczęły stawać wydziały, ludzie się zaczęli zastanawiać, co robić. No nie, no było przerażenie, ale również był taki chęć oporu, postawienia się. Że po prostu nie damy się. Tak i w związku z tym, tak po prostu to zadziałało. Z jednej strony przerażenia, a w drugiej ludzie uznają, że siła jest w jedności. Tak, w jedności. Tak. Wtedy w Zakładzie pracowało tu we Wrocławiu, bo w całym to pracowało ponad 8,5 tysiąca ludzi, bo mieliśmy jeszcze zakłady w Miłkowie, w Żaganiu, ale tu na miejscu we Wrocławiu pracowało około 5 tysięcy ludzi, no ale na pierwszej zmianie sądzę, że było ponad 3 tysiące. No i pomału wydział za wydziałem stawał, no i po prostu stanął, cały zakład zastrajkował. Wtedy ówczesny dyrektor Popiel był naczelnym dyrektorem, był przerażony. Był przerażony, bo bał się odpowiedzialności przed egzekutywą partyjną, przed wojskiem, jakieś konsekwencje, co z nim zrobią. Więc zwołał zebranie całej załogi na hali produkcyjnej. Przeniesi na to spotkanie. Nagłośnienie, bo w tamtych czasach to funkcjonował radiowęzeł zakładowy, więc emisja szła na cały zakład. No i zrobił spotkanie. To było, jak dobrze pamiętam, na drugi dzień, czyli 15 grudnia. W międzyczasie działacze Solidarności, tej jeszcze właściwej, wybranej, czyli jawnej, robili na wydziałach zebrania. Wiem, że doszło do wyboru jawnego komitetu strajkowego, na czele którego stanął Henryk Dyda. To było 5 osób, które były bardzo odważne, dlatego że dały swoje nazwiska jawnie, zdając sobie sprawę, że jak coś później będą konsekwencje, to idą na pierwszy rzut ognia. Ale również mądrość wskazała, że mogą pierwszych aresztować. W związku z tym wybrano dwa kolejne tajne komitety. Czyli bardzo żeście prężnie działali. Bardzo prężnie, bardzo mocno i rozważnie. Po prostu, tak. I później się okazało, że w tym tajnym komitecie kolejnym był
przewodniczącym Przemysław Bogosławski. W zarządzie tego komitetu był mój brat Krzysztof Zadrożny, bo on wtedy był oficjalnym wiceprzewodniczącym Solidarności w Polarze. Także strukturami byliśmy już przygotowani. Mhm. Mówię ogólnie o władzach Solidarności w zakładzie. No i dyrektor Popiel, wracam do tego spotkania, zorganizował to spotkanie tej załogi, zwołał wszystkich, no i zaczął tam straszyć ludzi, żeby przestali strajkować, że to jest zagrożenie, tam różne rzeczy i w ogóle tak myślał, że weźmie ludzi na strach. I wtedy wyszedł na, bo to było prawdopodobnie na jakimś wózku akumulatorowym to przemówienie, wyszedł wtedy przewodniczący Henryk Dydo, tego jawnego komitetu strajkowego, i tylko do tych ludzi powiedział, jeżeli chcecie chodzić w walonkach, to zaprzestajemy strajku. Dla tych młodych, co nie wiedzą, o co to chodzi, to chcę powiedzieć, że taka przenośnia doświadczyła, że jeżeli nie chcemy być wywiezieni na Sybir, do Rosji, bo te walonki to symbolem jest Rosji, bo to takie buty gumowo-filcowe i tylko w takich chodzili. I ludzie zrozumieli i doszło do głosowania. I wtedy jednogłośnie wszyscy zagłosowali przez podniesienie rąk, cały kilkutysięczny tłum, że strajkujemy. Dyrektor Popiel z przerażenia uciekł stamtąd, bo się bał o siebie, co z nim zrobią. Natomiast tym wszystkim zostało nam to nagłośnienie. Już po niej nie wrócił, a nagłośnienie później nam się przydało przez kolejne dni strajku. Ludzie się wzmacniali, pisali piosenki, śpiewali. Było to transmitowane przez Radio Węzeł i w ogóle, i to było do komunikacji w takim dużym zakładzie pracy bardzo potrzebne. No i cóż, przyszedł 16 grudnia. Ludzie zapragnęli Pana Boga. Chcieli się modlić. Czyli duchowo, żeście się powstali, jak to nazwać, podnieśli wysoko, że możecie, tak, że zadziałacie, tak, że zrobicie dobrego dla wszystkich. Ludzie zapragnęli, żeby w zakładzie była odprawiona msza święta. Delegacja, na czele której stanął Zbyszek Skrzyński, pojechała do księdza proboszcza na Psiepole, już nieżyjącego, świętej pamięci Mariana Stanety, żeby go poprosić, żeby przyjechał do naszego zakładu, odprawił tą mszę świętą. W międzyczasie, w takich prowizorycznych warunkach, między taśmami produkcyjnymi, zrobiono miejsce, ustawiono prowizoryczny stół do odprawienia tej mszy świętej. Ksiądz proboszcz Marian Staneta ani minuty się nie wahał. Uznał, że jak go proszą robotnicy, on tam musi być. Choć muszę powiedzieć, że również ryzykował swoim życiem, bo w razie czego to mógł odpowiadać za to i mógł jakby, no różnie mogło być, być pierwszy na ogień jakichś pał zamorskich czy innych reakcji. Przybył do nas, zaczęła się odprawiać msza święta. To było coś niesamowitego. Ja odgłos modlitw to do dzisiaj czuję i ciarki przechodzą mi po skórze. Bo proszę sobie wyobrazić, to jest duży zakład produkcyjny, taśmy produkcyjne, więc dużo konstrukcji metalowych, dużo urządzeń metalowych, więc każdy śpiew, każda modlitwa to odbijała się echem. Odbijała się echem, a jednocześnie podnosiliśmy się na duchu, że jesteśmy razem, że razem możemy dużo i że takiej ilości ludzi nie zrobią nic. Pojedynczego można skrzywdzić, ale z taką większą ilością nic. No i jest taki moment, a wcześniej jeszcze robiliśmy takie przygotowania przed mszą, jakby nawołania, właśnie ten komitet strajkowy, w którym również była Basia Litwiniuk, obecnie Tomaszewska, były takie instrukcje i nawołania, żeby zachowywać spokój, że jak będzie jakaś interwencja, żeby nie dać się sprowokować, żeby nie dać się zdenerwować, no bo różnie mogło być, więc ten spokój i ten Bóg tam był najważniejszy. No to echo, które mówisz, tak, to które echo, się unosiło na jak śpiewaliśmy hymn polski, to było coś niesamowitego. Ściany aż drżały. No i proszę sobie wyobrazić, że jest msza święta, jest moment właśnie już przyjmowania Komunii Świętej. No ponad 3000 ludzi, żeby rozdać Komunię Świętą, to trochę to trwało. I słyszymy już dudnienie, takie strasznie dudnienie. Nie wiedzieliśmy, o co to chodzi. A okazało się, że z wiaduktu pod Polar zjeżdżały czołgi. Najechało nas 37 czołgów. Wozy bojowe, armotki wodne. To wszystko ustawiło się dookoła zakładu.
czołgi wjechały na środę, też do środka, do zakładu. Później zobaczyliśmy, że lufy czołgów zostały wycelowane w bramy wyjściowe z hali produkcyjnej. No i komunia trwa, no i wchodzi na halę produkcyjną ZOMO. W tarczach na twarzy, z przyłbicy, w tarczach w ręku, przyłbicy na twarzy, pały w ręku. I ten szczęk tych butów, bo mieli takie ZOMO-owskie buty, więc między tymi taśmami to było aż no, takie przerażające, przerażające. Nie wiedzieliśmy, co z nami będzie. Tyle tysięcy ludzi modlili się wszyscy do Pana Boga. Bo powiem tak, ja nawet naprzeciw miałam sekretarza partii, widziałam, jak się gorliwie modlił, bo zdał sobie sprawę, że jak będzie atak na nas, ZOMO będzie nas biło, to nie będą szukać, kto ma legitymację PZPR-u, czy nie ma, po prostu będą równo traktować wszystkich. I właśnie to powiedzenie wcześniej, że mamy być spokojni, że nie mamy dać się sprowokować, zaowocowało, dlatego że wystarczyłoby, że ktoś by jakąś śrubą rzucił ZOMO-wca, to byłaby masakra. Oni też zostali zaskoczeni, bo sądzę, że oni nie sądzili, że wejdą na mszę świętą i jeszcze zobaczą komunię świętą. Sądzę, że nie sądzili. Dla nich to było coś innego. Też na pewno zaskoczyło ich ten spokój w was, że jednak spokojnie, żeście to wszystko... Ten spokój był najważniejszy, bo podkreślam, później badania IPN-u wykazały, że byliśmy jedynym zakładem w Polsce, gdzie wkroczyli na mszę świętą. Atakowali zakłady, kopalnia Wujek tego samego dnia była, ale byliśmy jedynym zakładem w Polsce, że oni weszli na mszę świętą. I powiem tak, komunia się kończy, ksiądz proboszcz, koledzy pomagają mu jakby złożyć te ołtarz i te komunikanty i to wszystko, żeby mógł się spakować i zabrać księdza proboszcza. Wyprowadzili, później się okazało, że na bramie brzydko się do niego odzywali, w brzydkich słowach, ale puścili go, żeby poszedł, powiedzieli ten czarny, niech idzie, tak nazwali księdza, ksiądz odszedł. Natomiast mikrofon po księdzu przejęła Basia Litwiniuk, która rozpoczęła modlitwę i śpiewanie. I powiem tak, jak śpiewaliśmy Liczę na Ciebie Ojcze, to ten głos był taki, że myśmy czuli, że tylko Bóg nam pozostał. Bóg i ratunek w Bogu. I to był taki, no, wołanie do Pana Boga. I wierzę do dziś, że ta msza święta i to wołanie do Pana Boga nam dużo pomogło. Podszedł oficer Wojska Polskiego, zabrał tą Basię Litwiniuk z tego mikrofonu, sam przejął mikrofon i złożył oświadczenie, że mamy natychmiast opuścić zakład. Mamy pozabierać swoje rzeczy, gdzie kto ma, i szybko wychodzić z zakładu, bo zakład zostanie zamknięty. No i rzuciliśmy się wszyscy do wyjścia. Wiemy, że na bramie mieli listy osób już do aresztowania, do internowania, więc sprawdzali, kto był na tej liście, to po prostu go zabierali. Ja wtedy pracowałam w biurowcu. W związku z tym poszłam na czwarte piętro do księgowości po swoje rzeczy. Idąc, zobaczyłam na pierwszym piętrze, tam były biura Solidarności, jak były siekierami porozwalane, drzwi porąbane, a dokumenty, różne rzeczy były już zdewastowane, na kupie leżały na ziemi. Widok był straszny. No i wychodząc z zakładu, jeszcze wspominam o tych lufach czołgowych, tak, jak wylatywaliśmy z tej hali produkcyjnej, to naraz lufa czołgu, nie wiesz, czy strzeli w ciebie, czy nie strzeli ta lufa. No na szczęście nie strzelali, ale to takie było przesłanie psychologicznie takie, tak, żeby się bać. No i jak wychodziliśmy z zakładu, tam już stały również poza tymi 37 czołgami, które nas najechały, stały armatki wodne, które lały wszystkich wychodzących wodą. Przypominam, mróz na dworze był duży, a oni nas lali wodą. Ludzie się rozbiegali w okolicznych domach, bo naprzeciw są domki na Zakrzowie, na parkingu stały autobusy, bo wtedy dowożono ludzi do zakładu pracy z promienia 50 km z okolicy, więc do zakładów do autobusów ludzie lecieli. I tak nas tego dnia rozgoniono. No to faktycznie jest to przeżycie takie, które na pewno będziesz pamiętać do końca to życia. Pamiętam do końca życia, bo to pewno. Coś niesamowite, tak, tak. Ale wierzę, że wtedy ta msza
I te wołanie do Pana Boga uratowało nas. Ja to wierzę i muszę tu podkreślić, że do dziś Pan Bóg jest na naszych halach produkcyjnych. W miejscu tej mszy jest krzyż i Bogu dzięki, nie ma odważnych, a próby były, żeby ten krzyż zdjęli ze ściany. On tam po prostu jest. Mam nadzieję, że Bóg będzie cały czas trzymał w opiece w ogóle ludzi Solidarności. Ale chcę powiedzieć, że to nie był koniec. To była pierwsza pacyfikacja Polaru. 16 grudnia, na drugi dzień wróciliśmy 17 grudnia do pracy. Sądzili, że będziemy tak przerażeni i że ludzie po prostu wezmą się do pracy. Niestety, ludzie postanowili dalej strajkować. Strajk był okupacyjny, nie wychodziliśmy z zakładu. Postanowili dalej strajkować, bo uznaliśmy, że no nie można się poddawać. No i strajk był okupacyjny, dzień i noc. I przyszedł 18 grudnia. I wtedy była kolejna pacyfikacja zakładu. Najechały z nas nowo czołgi, wozy bojowe, armatki wodne. Ale ta pacyfikacja już była skuteczna, ponieważ wygoniono ludzi z zakładu, oświadczono, że zakład będzie zamknięty i rozwiązany. I po prostu zakład rozwiązano i nie mieliśmy gdzie wracać do pracy. Ale za ileś dni, chyba bliżej już Bożego Narodzenia, już tak dokładnie nie pamiętam, ale chyba w Wigilię poszła informacja, że będą na stołówce spotkania i będą przyjmować do pracy. I tak to się obyło. Oczywiście nie wszystkich przyjmowali do pracy. Z tego co wiem, to ponad 30 osób dostało jakby wilczy bilet, nie zostali przyjęci. W czasie tej pacyfikacji kilkanaście osób już internowano, aresztowano, a ta Basia Litwiniuk, o której mówię, zabrano ją 16 grudnia najpierw na Klęczkowską, później ją wywieziono na internowanie do Gołdapi i do domu młoda, 20-paroletnia dziewczyna wróciła dopiero 7 lipca 1982 roku. Czyli tyle czasu spełniła Młoda, świeżo po studniach, tak, bardzo odważna dziewczyna. Uważam, że to była najodważniejsza dziewczyna w Polarze. No to faktycznie. No to tylko podziw dla tej osoby, tak. I dla tej dziewczyny. Dlatego jest podziw, jest odznaczona, jak i wielu innych. Starałam się o wszystkich działaczy z podziemia później w przyszłości dbać. Ale chcę powiedzieć tak, nie poddaliśmy się. Przyjęli nie wszystkich do pracy, ale wróciliśmy. No i powiem tak, no... Była chęć działania. Oficjalnie nie można było, więc trzeba było zejść do podziemia. No i wiedzieliśmy, że informacja jest najważniejsza. Msze są ważne. 13 stycznia 1982 roku była pierwsza msza, która gromadziła ludzi chcących wolności i chcących prawa do decydowania o sobie. I powiem. O tym wszystkim i ja na przykład bardzo to przeżywam, jak ty to mówisz. Tak mi się wydaje, że jakbym była razem z tobą i uważam, no jednak to bohaterstwo i tej młodej dziewczyny i was wszystkich, bo jednak czołgi wszystko. Ale powiedz mi, bo na pewno to później tak jakby każdego z osobna wyłapywali, sprawdzali, jak ta działalność dalej doszła, bo przecież wiemy o różnych rewizjach, o różnych łapankach i tak dalej. Jak to działo się? To znaczy, ja chcę jakby powiedzieć, że ja przed wprowadzeniem stanu wojennego byłam szeregowym członkiem Solidarności, zapisałam się od razu 30 sierpnia i duchem i chcieliśmy bardzo dużo zrobić w zakładzie, współzarządzać i likwidować zło. Natomiast nie byłam w strukturach z wyboru, ale po wprowadzeniu stanu wojennego, tak jak wspomniałam, był wybrany jawny komitet, został aresztowany, internowany, więc tajny komitet, który już z imienia nazwiska nie był ujawniony, ale dzisiaj mogę powiedzieć, z przewodniczącym TKS-u Przemkiem Bogosławskim, z moim bratem, który był w tym tajnym komitecie, Krzyszkiem Zadrożnym. Oni obydwaj przyszli któregoś dnia do mnie. Któregoś dnia do mnie przyszli, żeby poprosić mnie o wejście do redakcji, do składu redakcji gazetki U Nas, której pierwszy numer jeszcze jawny zdążył się ukazać przed wprowadzeniem stanu wojennego. Krzysiek był jego redaktorem naczelnym. Chcieli tą gazetkę kontynuować i wydawać, no bo
informacja jest najważniejsza. Cokolwiek, to trzeba mieć bieżącą informację. A taka informacja była jednak bardzo ważna. Tak, tak. I przyszli do mnie, ponieważ ja byłam wtedy kierownikiem w dziale księgowości, więc można powiedzieć pracownikiem umysłowym, mówić, pisać na maszynie i w ogóle. I miałam dostęp do papieru, do różnych rzeczy niezbędnych. I złożyli mi propozycję, żebym weszła w skład redakcji gazety. Mało tego, żebym te gazetki pisała na maszynie. No i powiem tak, ja mam wtedy dwoje małych dzieci, niespełna. Jeden nie miał 8 lat, jeszcze parę miesięcy mu brakowało. Drugi 9. Mąż pracował daleko. No ale cóż mogłam zrobić? No przychodzi mi mój brat i jego najbliższy kolega z komitetu i mówi, ktoś musi to pisać. Skoro padło na mnie moja odpowiedzialność, mówi, zgoda, dobrze. Pomyślałam, dzieci pójdą spać. Noce przede mną będę to robić. To moja działalność i moja historia już dalsza całego mojego życia zaczęła się od tej decyzji, że wchodzę w tą działalność podziemną, że piszę te gazetki i tak to się moja historia zaczęła. Nie miałaś lęku w sobie, no jednak to jest wyczyn, który był karalny wtedy. Oczywiście, wiedziałam doskonale, że można przypłacić nawet życiem. Wiedziałam doskonale, że można być aresztowanym, internowanym, bo już wtedy ludzie byli, ale po prostu to, co się stało wtedy na tej mszy świętej, ta odwaga, tak. Gdzie się okazało, że najechali na nas setki zomowców i wojskowych, nawet nie wiemy dokładnie, ile było. Nie zrobili nam nic, daliśmy radę, dlatego że byliśmy razem i z Panem Bogiem. I ten duch jak wszedł nie tylko we mnie, i większość ludzi tamtego ducha wiary tak nabrała w siebie, że to było tym naładowaniem takim na całą działalność podziemną. Nie myślałam, co z tego będzie, ja po prostu wiedziałam, że to trzeba robić. A powiedz mi, przecież ty też taką jakby nalot przeżyłaś, rewizję. No przecież w końcu miałaś rodzinę. Jak żeście to przeżyła? Jak ty żeś to przeżyła? Jak to było? Opowiedz mi. No tak jak mówiłam, pisałam tą gazetkę, pisałam artykuły i ileś tych numerów wyszło. No i jest koniec kwietnia 1983 roku. Otwieram drzwi, a tu trzech rosłych mężczyzn, w tym jeden w mundurze policji, pchnęli mnie, weszli do środka. Jeden jakąś tam pokazał znakę, pamiętam, że pisał Kowalski. Sobie pomyślałam, co drugi może mieć taką legitymację, że jest Kowalski. Malinowski, Kowalski. I tak to było, że prawie każdy miał legitymację Kowalski, żeby go nie rozszyfrować. No i oświadczyli mi, że mają nakaz i że dokonują rewizji. I powiem tak, zamarłam, ale w sobie. Nie okazałam jakby tego lęku. A powiem czemu. W tej naszej działalności podziemnej dostaliśmy taki podręcznik, mały konspirator, który napisał świętej pamięci już mecenas Olszewski, który mieliśmy dokładnie opisane, jak się zachować w czasie rewizji, jak się zachować w czasie przesłuchań. I byłam, powiem, dzięki temu podręcznikowi przygotowana do tego. Wiedziałam, że nie można mówić nic, że trzeba mówić, że nic nie pamiętam i to jest najbezpieczniejsze. Najtrudniejsze jest wdawać się w dyskusję, więc sobie pomyślałam, w duchu się modliłam tylko do Pana Boga. Jeden wskoczył do jednego pokoju, ten policjant wziął zaraz magnetofon, znalazł kasety, pamiętam Laskowika, to był taki Laskowik, w tamtych czasach się okazało, że zabroniony. Kabarety były, piosenki różne i tak. Moje dzieci ze zdziwieniem patrzyły, że taki policja w mundurze przesłuchuje kasety Laskowika, coś dla nich to było bardzo dziwnego, bo oni na co dzień jakby z tym byli obici. Drugi wszedł do drugiego pokoju i tam była rewizja. I powiem tak, w tym powiedzmy dużym pokoju, choć to nie był taki duży, ale takie mieliśmy mieszkania, w wersalce miałam pierzynę, a w tej pierzynie miałam schowane oryginalne teksty pisane ręcznie artykułów, które znalazły się w gazetce, która była już wydrukowana, której 300 egzemplarzy miałam w torebce, która stała na szafce w przedpokoju, przygotowana, żeby na drugi dzień zanieść do zakładu. No i powiem ci, że w tym momencie cię podziwiam, bo jednak rodzina, dzieci,
Ale byłaś na tyle odważna, że miałaś to. To znaczy, powiem tak, no ja pisałam poprzedniej nocy, tak. Poprzednich nocy ja to pisałam, więc miałam to, nie zdążyłam jeszcze jakby nigdzie schować ani zniszczyć. Tak. I proszę sobie wyobrazić, rewidują, przewraca ten Kowalski powiem, bo tak się przedstawił, przewraca tą pierzynę, a ja tylko w cichu modlę się w duchu do Pana Boga, żeby coś zrobił, żeby mnie uratował, żeby coś się zadziało. I wyobraź sobie, że te artykuły będące w tych pierzynach schowane tak się zaplątały, że nie znalazł. I wierzy, że to cud boski. I jak nie znalazł tego, zamknął wersalkę, to ja w duchu sobie myślę, Panie Boże, dziękuję Ci to. Dziękuję. Wiedziałam, że w tym miejscu jestem już uratowana. Poszedł do tego drugiego, pokoju, do tego rewidującego, a ja sobie myślę, teraz ta torebka na tej szafce z tymi gotowymi do druku. Mruknęłam na moje małe dzieci. Mruknęłam na torebkę. Moje dzieci zrozumiały, o co chodzi. Oni zajęci rewizją, moje dzieci złapały torebkę, weszły do swojego pokoju, który okna miał na trawnik, nie na wejście, i te 300 sztuk wypuściły przez okno i ulotki, gazetki u nas wyfrunęły na trawnik, a wóz służbowy stał od wejścia. Jak to zobaczyłam, no to już byłam spokojna, że już Bozia czuwa i kolejny ruch jest wykonany. No jak już zostałam uratowana z tymi gazetkami w kanapie i z tymi ulotkami, które wyfrunęły przez okno, no to poszłam patrzeć, co oni robią w tym drugim pokoju. A ja tam miałam gazetek z całej Polski, bo to już ta prasa podziemna mocno w Polsce hulała i wychodziła, różnego rodzaju publikacje i książki o Katyniu i inne sobie wypożyczaliśmy, podawaliśmy dalej. I oni to wszystko znaleźli. Sterta książek i gazet, gazety Osservatore Romano z Rzymu uznali też za nielegalne. Książkę Życie po życiu znaleźli też nielegalna. I byli tak bardzo szczęśliwi, że mają tyle tej bibuły, powiem, i tej makulatury ze stanu wojennego, że byli bardzo zadowoleni, że już mają na nie tyle rzeczy. No i mówią, to my jeszcze chcemy zobaczyć piwnicę. No i tu znowu przerażenie moje, bo w piwnicy mam maszynę do pisania. I wiedziałam, że jak pójdziemy, to tą maszynę znajdą. Ale muszę powiedzieć o jednej ciekawej rzeczy, która dała mi znowu wewnętrzny spokój. Ponieważ jak się decydowałam na to, że pomogę w drukowaniu i będę brała udział przy pisaniu gazetki, to wtedy Przemek Bogusławski, pamiętam to do dziś, jak mnie uspokoił, że jak się drukuje, to się ileś pierwszych, nie pamiętam ile, egzemplarzy wyrzuca, po to, że jak znajdą gazetkę i maszynę, to nie będą w stanie zidentyfikować czcionek, czy były pisane na tej maszynie. Więc wsiadam z nimi do windy, przypomniałam sobie tą myśl, którą wtedy otrzymałam i sobie myślę, maszynę znajdziecie, ale udowodnić mi nie zrobicie. Więc ze stoickim spokojem zjechałam z nimi do piwnicy. Jak zobaczyli tą moją piwnicę, w takich blokach to piwnica jest wielkości toalety, powiem... 2x2 albo 1 metr na metr. Gdzie? Metr na metr prawie, nie? Jak tam weszli, byli zaskoczeni, bo oni ubecy to pewno mieli większe mieszkania i większe piwnice. No i oczywiście rzuciła mi się w oczy ta maszyna, tam więcej nic nie było. Złapali maszynę, no i mówią, mamy. No i dobra, wrócili z tą maszyną. I okazało się, mieli nakaz aresztowania, ale zrobił mi się problem, bo mają na mnie dowody, wszystko mają, ale jest dwoje małych dzieci i nie ma co z nimi zrobić. Nie do aresztu, a dzieci do domu dziecka. No i zaczęły się toczyć rozmowy tych rewidujących z komisarzem dzielnicy Psipole, tak chyba się wtedy ta osoba nazywała, i narady, co zrobić. I ci moi synowie, tacy młodzi, to wszystko słyszeli. Jak była mowa o domu dziecku, czy ich zawieźć, do którego domu dziecka, co robić. To trwało, nie wiem, z półtorej czy z dwie godziny. To dziś oni
nie chcą o tym mówić, ale czasami mi wspominają, że oni to wszystko słyszeli. Czyli przerażeni byli. Przerażeni byli, bo tato daleko, kilkaset kilometrów w pracy, a oni mają iść do domu dziecka, a mama do aresztu, do więzienia. No niemniej po tych długich debatach zapadła decyzja, że jednak na noc mnie zostawiają z tymi dziećmi, że mają mi zostawić wezwanie, żebym o 7 rano stawiła się na muzeallo na przesłuchanie i że wywnioskowałam z tych rozmów, że była obawa, że jak zawiozą moje dzieci do domu dziecka, to rano w zakładzie, jak taka wieść przyjdzie, że ja do aresztu, a dzieci do domu dziecka, że może być, nie wiem, jakiś wielki strajk, jakaś wielka manifestacja, jakiś oburzenie, ruch, jakiś duży ruch. Tak. I zdecydowali, że to jest niepotrzebne, nie chcę tego robić. No i tak się podziało. Rano pojechałam do zakładu, poinformowałam głównego księgowego, że mam wezwanie i pojechałam na muzealną. No i na tej muzealnej, na przesłuchaniach, to oni takie różne metody stosują. Jeden dobry, drugi zły, jeden cię straszy, drugi nie. Tu mnie przesłuchują, ale ja oczywiście, tak jak wspomniałam, wiedziałam. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam i uparcie to wszystko mówiłam. Oni się strasznie denerwowali, bo wiedzieli, że to jest tego przewodnika, tego małego konspiratora, że jestem tak przygotowana i że być może za dużo nie zwołują. W którymś momencie posadzili mnie na korytarzu, no i przechodzi sobie taki młodszy, przystojny jakiś ten ich ubek czy ktoś inny i mówi, no i tak, pani Calińska, po co to pani było? Pani dostanie 10 lat, męża pani ściągniemy z pracy. A ja mówię, no to dobrze, chłop wróci do domu, wreszcie się dziećmi zaopiekuje, tak im odwaliłam, nie? No to już ta metoda uznali, że nie moja. Czyli próba straszenia. Próba straszenia i takiego, no emocje. Tak. No i w którymś momencie prowadzają mnie do kolejnego pokoju. Ja tam wchodzę, a tam w środku siedzi mój tato. Mój tato, starszy już człowiek, który był jednym z pierwszych kolejarzy, którzy przyjechali tu wagonem na Dolny Śląsk z pracy w fabryce broni w Niemczech, znalazł się naraz mój tato na przesłuchaniu. I koło mojego taty leżała ta sterta tych gazet i tych książek zabranych, ta maszyna, mój tato taki zdeterminowany, głowa spuszczona. Ja siadłam, a mój tato mówi, dziecko, weź wydaj, powiedz, kto to robi, bo pójdziesz do więzienia, 10 lat dostaniesz, a co z twoimi dziećmi, nie? Co myślę, to nie mój tato, ponieważ już mój brat był wcześniej więziony, to rodzice byli już przygotowani do tego wszystkiego, to sobie myślę, coś z tym moim tatą zrobili, jak on po prostu tak mówi. Ja się roześmiałam, mówię, tato, co ty mówisz? Ja do więzienia. Ja mówię, zobacz, co to za książki. Ja mówię, ty chodzisz do kościoła. Gazeta Osservatore Romano, od papieża z Rzymu. Oni mówią, że to nielegalna i w ogóle. A mój tato mówi, ale wiesz, tu Związek Radziecki nam pomaga. My tamto dla tego. I tak go zakodowali tym Związkiem Radzieckim, że tu my przeciwko Związkowi Radzieckiemu, że ja mówię, no Boże, co z tym tak tatą zrobię? Tak jakby wyprali mu mózg. Ale nie wzięli, wyprali mu mózg, tylko nie wzięli jednego pod uwagę. Mój tato, oprócz tego, że był kolejarzem, było na stroje. W tamtych czasach żyło się skromnie i biednie. Żeby troje dzieci wychować, mój tato dorabiał, bo nie było, no czasami na dobre jedzenie nie było pieniędzy, a co dopiero na ubranie i wszystko. Mój tato nam wszystkim buty robił, za szewca, za wszystko. I mój tato sobie dorabiał. Pracując jako konwojent, ponieważ był kolejarzem i ze szwagrem, jeździł wagonem kolejowym w środku, zwierzęta wożąc, to były byki, na ruską granicę i wiedział, że te byki Rosja bierze za darmo. No, on to wiedział, myśmy to wiedzieli, że on tak dorabia, żebyśmy mieli na jedzenie. I jak on mi zaczął o tym Związku Radzieckim mówić, jeszcze mówi, że za darmo coś o węglu, o tym, nie? Jeszcze węgiel brali z kopalni, naszych oczywiście. A ja mówię, tato, co ty opowiadasz, że na Związek Radziecki utrzymuje? Ja mówię, ty za darmo byki wozisz na granicę, takie rzeczy mi opowiadasz. I wyobraź sobie, że jak ja mu powiedziałam o tych bykach,
On mówi, no właśnie, no przecież ja te byki wożę. Oni za nie nie płacą, bo my kolejarze o tym wiemy, biorą za darmo. I te byki, jakby to zeszło z niego ten, ta psychoza, co po prostu tak mu wyprali mózg, że on się przejął, że ja 10 lat więzienia, że dzieci, sieroty, że wszystko. I te byki spowodowały, że powiedział, że ma rację. I zaczęłam się śmiać i wtedy się okazało, się dowiedziałam, że oni pojechali do moich rodziców. Dzieci były w szkole na psim polu. Moi rodzice mieszkają na Brochowie, że pojechali do rodziców, żeby ich zmusić, że oni się zaopiekują tymi dziećmi. Mamy nie było w domu, bo była u rzeźnika w sklepie mięsnym, bo się po nocach stało, że coś przywiozą. Tak, stała tam w kolejce. Tak, tato powiedział, że się nie podpisze i nie weźmie dzieci pod opiekę. Więc pojechali do tego sklepu mięsnego rzeźnika po moją mamę, wyciągnęli mamę z kolejki, przywieźli ją do domu i ją chcieli zmusić, żeby napisała zgodę, że ona weźmie pod opiekę moje dzieci. Ponieważ mój brat już siedział we więzieniu wcześniej, już był internowany, to rodzice byli uświadomieni, zaangażowani i wiedzieli, że na 48 to można zamknąć za nic, a na dłużej to już coś muszą mieć. Więc moja mama, żal jej było dzieci, powiedziała, zgoda, dobrze, podpiszę wam, ale tylko na 48 godzin, że biorę pod opiekę dzieci. I jeszcze powiedzieli, że mojego tatę wezmą, zawiozą do szkoły, wezmą dzieci ze szkoły i przywiozą do domu. A oni zamiast zawieźć tatę do szkoły, to go wzięli na muzealną na przesłuchanie. No i później, jak już zobaczyli, bo nas obserwowali, że już po ich planach jest, że tato nie namówił mnie do wydania kogoś. A wręcz jeszcze się dowiedzieli, tak, że tak, tak, że sam już zrozumiał, tak, że go wyprali mu mózg. I później się okazało, że mojego tatę wypuścili na ulicę, już po dzieci nie pojechali absolutnie. I mój tato sam musiał autobusami jechać na psie pole, wziął te dzieci, przywiózł do mamy na Brochów. Ja się tego później dopiero po wszystkim dowiedziałam, także nawet nie wykonali tego, co obiecali. No i już jak zobaczyli, że ta konfrontacja nie znała egzaminu ich planów, no to zamknęli mnie już do celi. No i słuchajcie, no nigdy w życiu nie byłam zamknięta w celi. Otwierają mi cele, oczywiście te korytarze, te szczęki tych zamków, to wszystko, huk nie? Huk taki. Huk, ale też odgłosy w celach, bo dużo ludzi internowanych było, więc śpiewali, wołali i wszystko, tego nie mogli jakby zabronić, wyeliminować. Otwierają drzwi, ja się patrzę, a w środku celi już aresztowana Basia Litwiniuk. O. Jak ja ją zobaczyłam, mówię, o, to już dobrze. To już przy niej ona tyle przeżyła, to ja sobie dam radę. Już byłam spokojna o dalsze moje kroki, że się nie dam, nie poddam. I powiem kolejną taką ciekawostkę, bo myślę, że tak, to rzeczy są bardziej... Oczywiście brali nas i w nocy, i w dzień na przesłuchania i różne metody stosowali, tak, ale ja uparcie nie wiem, nie pamiętam. I nic nie rozumiem. Tak, tak. I tak tu było. I co chciałam powiedzieć, Basia miała długie włosy, więc miała przypięte włosy spinką do włosów, a mieliśmy okno zakratowane, no i zauważyła, że ta krata jest niedomknięta. I ona tą spinką do włosów otworzyła tą kratę, chcieliśmy mieć więcej powietrza, otworzyła. I gdzieś tam przyuważyli, że myśmy se kratę otworzyły tego okna. Bali się wejść i przy nas zamknąć kratę, bo to jak to baby, jeszcze dwie inne osoby były, tak, razem z nami, bo już później w czwórkę siedzieliśmy w celi. Taką młodą dziewczynę gdzieś z Dolnego Śląska złapali z uletkami, też do nas wsadzili. Więc naraz przychodzą i mówią, panie wychodzą na spacer. Byliśmy szokowane, nigdy na 48 godzin jak się zamyka, nikogo się nie wyprowadza na spacer. Ale na spacer to na spacer, poszliśmy. Wracamy ze spaceru, okazało się, że krata już tak zamknięta, że nie dało rady otworzyć. Czyli i wiedział, zabezpieczona już nawet. Bali się naszej reakcji, że baby może wskoczą na strażniku. Tak. W związku z tym jeszcze spacerek mieliśmy. No i po prostu Basia wyszła wcześniej, bo ona była zamknięta wieczorem. Tak. Wieczorem, a ja dopiero rano, więc jeszcze te 12 godzin było za mną i cały czas żyłam tym, że jak minie 48 godzin, jak minie 48 godzin, ja od taty widziałam, że są mamy, to byłam spokojna, ale że jak minie 48, a mnie nie wypuszczą, to jest już niebezpiecznie, to już mi coś grozi dalszego. Czyli dalszy ciąg jakiś. Tak. No i te 48 godzin minęło w niedzielę rano, pamiętam, że to była niedziela, wypuścili mnie, no i powiem tak, udałam się prosto do kościoła.
niedzielę ranek udałam się do kościoła, żeby podziękować Panu Bogu za to, że wyszłam, za to wszystko, że wytrzymałam, że sobie poradziłam. Pojechałam po dzieci i wróciłam do domu. I w tym momencie była wielka radość dla dzieci i dla ciebie, bo jednak dzieci już miałaś przy sobie. Oczywiście, ale chcę powiedzieć, jakby tą historię troszkę zakończyć. Poniedziałek, tak, byliśmy już wszyscy razem. W poniedziałek dzieci do szkoły, ja do pracy. Oczywiście męża nie ściągnęli, tak jak mnie straszyli, że mi go z pracy ściągnął. No i wróciłam do pracy, no i gdzieś tam już wielu się rozchodziło, kto był aresztowany, bo wtedy to była akcja przed 1 maja z naszego zakładu. Kilkadziesiąt osób aresztowano, tak, i siedziało w celi. To była duża akcja w ogóle we Wrocławiu, bo pochód pierwszomajowy się szykował i oni wtedy drugi kontra temu ich pokojowi. Tak, tak. I oni dlatego ludzi zamykali, żeby ta akcja nie była. Ale co chcę powiedzieć ważnego? Chyba za trzy dni, bo w takich zakładach pracy to ci ubecy mieli biura, byli normalnie, siedzieli w zakładzie pracy. Zostałam tam zawołana do tego, no i naraz oddaje mi maszynę. Oddaje mi maszynę, ja wiem, jak to, mogę sobie wziąć. Gazet mi nie oddali, książek nie, ale maszynę mi oddali. No więc wzięłam tą maszynę, później się porozumiałam z Przemkiem Bogusławskim, bo tak, szef TKS-u. No i Przemek, została podjęta decyzja przez Tymczasowy Komitet Strajkowy, że na pewno ta maszyna jest trefna, że musieli zaznaczyć jakieś czcionki tak mocno, że jak się będzie na niej drukowało, to już zidentyfikują. W związku z tym zapadła decyzja, że ja tą maszynę mam zawieźć do komisu i ją dać do sprzedaży, a pieniądze wpłyną później już na funkcjonowanie i pomoc ludziom z Solidarności. I tak też to uczyniłam. W związku z tym już plany i śledzenia, powiedzmy, i szukania jakby dalszych kroków, że ta gazeta będzie tak zniweczona. Maszyna została kupiona inna. Ja przez pewien czas zostałam jakby odsunięta od pisania, bo zdawaliśmy sobie wszyscy sprawę, że mogę być pod obserwacją i wszystko. Natomiast pomagałam jak mogłam. Trzeba było papier do pisania, trzeba było matrycę do pisania, farby, wszystko, tusze. No to co mogłam, organizowałam, jak jeszcze wiele innych koleżanek pracujących w biurowcu czy kolegom, bo ten materiał był potrzebny. No i tym sposobem po prostu uniknęłam jakby wyroku, więzienia, bo nie byli w stanie pozostałych rzeczy udowodnić. No ale wiedziałaś już albo odczułaś na sobie, jak to może być, że cokolwiek w domu trzymanie jest tak bardzo niebezpieczne, ale działaliście w dobrej wierze, w dobrym duchu, no i wiara, którą żeście wszyscy mieli w tamtym czasie. Wiara była najważniejsza, i chęć działania i pomagania ludziom. Tak. I to, co wtedy przeżyłam, to tak we mnie jakby wsiąkło, że całe moje dalsze życie to chęć pomagania ludziom, chęć pracy na rzecz ludzi. Mm-hmm. I tak ono po prostu ukształtowało się, że dalsze moje życie i to jest po prostu Solidarność. A powiedz mi, co dalej, Gosiu? Co dalej w pracy, w firmie, z waszym związkiem, Solidarnością, z tobą? Jak dalej? To znaczy, co dalej było? Ja tak jak powiedziałam, ja byłam kierownikiem w dziale księgowości. Tak. Tam pracowałam, ale wiele ludzi z biurowca też jakby działało na rzecz strajkujących robotników czy pomagających, ale ten trzon taki, bo to największa liczba, to ci robotnicy pracujący na produkcji, oni byli w tym wszystkim najważniejsi. Ja byłam pełna ich podziwu, nawet ich elokwencji, niektórym jak były wiece na terenie zakładu. Czasami nas zamykali drzwi, z biurowca nie chcieli wypuszczać, więc ja z podziwem nieraz patrzyłam przez okno na ludzi stojących na wózku akumulatorowym i robiących wiece. Był taki moment, że raz pozamykali nam drzwi, nie mogliśmy wyjść z biurowca, więc przez takie wąskie, niskie okienko kilka nas dziewczyn z księgowości tym wąskim okienkiem uciekało i wyszliśmy na teren zakładu, nie patrząc, że drzwi zamknięte. Raz nawet tak było, że szukali takiej blondyny z księgowości. Ja wiedziałam, że o mnie chodzi, więc przyszłam do pracy na drugi dzień, sobie włosy pukanką fioletową zrobiłam, żebym już nie była blondyna, bo poszła akcja, że szukają blondyny z księgowości, a głowa już była po drugiej stronie, a tyłek jeszcze nie wiedzieli, jak się przez okno wydostawał. Także różne takie były historie. Natomiast powiem tak, w 1988 roku to już taka zaczynała się
odwilż w zakładzie, choć myśmy utworzyli w zakładzie samorząd, myśmy w ten samorząd wchodzili i jawnie działali poprzez samorząd. Mm-hmm. Poprzez samorząd jawnie działaliśmy, ale 88 rok, no to już takie były ruchy, prób w wielu zakładach i w naszym też powstał taki nielegalny komitet organizacyjny, żeby próbować jakby tworzyć, który nawet się opublikował, wystąpił do sądu o zarejestrowanie Solidarności i te ruchy się zaczęły. I był początek 1989 roku. Gosiu, a może zobaczmy to i spójrzmy to okiem kamery, jak to było. Popatrzmy na to. Stoczniowcy i portowcy dzisiaj tu przeżyjemy, przetrzymamy każdy trud, by mieć jutro zapewnione, wolne związki utworzone i do pracy przystąpimy znów. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Więc dlaczego przetrzymują, postulatów nie przyjmują, niech pomyślą, ile to kosztuje nas. Boże nasz, Boże nasz, Boże nasz, jak ten strajk długo trwa. Żeby podziękować wszystkim internowanym, aresztowanym z naszego zakładu, więzionym i tym bezimiennym działaczom, którzy przez wiele lat oddawali swoje zdrowie i życie po to, żeby funkcjonowała Solidarność. Teraz wiemy, jak strajkować, jak z rządem pertraktować. Oddaję hołd wszystkim, którzy oddali i poświęcili się działalności podziemnej dla naszego zakładu. Boże nasz, jak ten strajk. Na początku 1989 roku zaczęły się już ruchy w zakładzie, zapisywanie do Solidarności, wypełniania deklaracji i doszło do tego, że przeprowadzono wybory na wydziałach delegatów, na zebranie delegatów, no i było przygotowane walne zebranie delegatów, na którym to miał być wybrany przewodniczący Solidarności w Polarze. Przyszedł do mnie historyczny robotnik, którego podziwiałam, który na wielu wiecach przemawiał z wózka akumulatorowego Zygmunt Klapka. Dla mnie to była wielka odwaga, wielka historia. I on przyszedł do mnie, żeby mi złożyć propozycję kandydowania na przewodniczącą Solidarności w Polarze. Byłam szokowana. Mówię, czemu ja? No ja taka pracownik z biura, kierownik i naraz na przewodniczącą takiego wielkiego związku zawodowego. Byłam po prostu przerażona w ogóle. A on mi próbował wytłumaczyć, że to, że właśnie jestem księgowa, że kierownikiem, że dla nich to jest bardzo ważne, bo boją się biurokracji, dokumentacji, papierów, finansów. Oni się tego boją. A z drugiej strony świetnie znają mojego brata, który został zwolniony dyscyplinarnie trochę wcześniej. Nie był pracownikiem zakładu, bo gdyby był, to by mógł startować. I że poprzez mojego brata Krzyśka mają we mnie gwarancję, że ja jestem uczciwym człowiekiem, bo nasza rodzina cała taka jest. Myślałam, że się z tego wymigam. No racje były uzasadnione, ale mówię do niego, że mąż mi nie pozwoli. Ja mam małe dzieci w domu, że wrócę do domu i muszę się spytać męża. No to dał mi czas jakby do następnego dnia. Powiedział, że wróci i będzie miał nadzieję, że uzyska zgodę. Przyszłam do domu, siedliśmy razem z mężem i z dziećmi, bo wszystkie problemy przy stole rozwiązywaliśmy. I mówię do swojego męża i opowiadam, że przyszedł pan Zygmunt Klapka z taką propozycją. A mój mąż mówi, no słuchaj, jeżeli dasz radę, uważasz, że podołasz, to się zgódź. Nie umiałam kłamać i nie umiem, więc wróciłam na drugi dzień. Zygmunt przyszedł i mówi, no i co? No powiedziałam mu prawdę, że mąż powiedział, że jak dam radę, no to mam się zgodzić. No już nie było od tego odwrotu. Ja bałam się jednego, że ja nie dam rady tak jak on, bycia robotnikiem, żeby przemawiać do innych. No i od tego nie było odwrotu. 22 czerwca 1989 roku odbyło się walne zebranie delegatów, wybrani delegaci z całego zakładu, oczywiście większość do robotników. No i moja kandydatura, ale jeszcze muszę dopowiedzieć, że uzasadnienie kolejne to było takie, że kolejni przywódcy
te KS-u ze stanu podziemnego, jak szli aresztowani, kolejne władze przejmowały, żeby była ciągle w podziemiu kontynuacja. Jak wszyscy powychodzili na wolność już i tak, można było tak od nowa organizować Solidarność, no to chęci na tych przewodniczących było dużo, ale mieli jedną wartość, że nie chcą pokazać, że Solidarność się kłóci w Polarzu. I wtedy był wymysł tej mojej osoby. To było ważne. No i powiem tak, jest prezentacja na zebraniu. Nie przedstawiłam żadnemu programu wyborczego, bo nie byłeś przygotowana wtedy. Nawet nie przygotowania, było bardzo dużo rzeczy. Wiedziałam, że z biurokracją sobie dam radę. Natomiast powiedziałam jedno do wszystkich delegatów, że nie mogę powiedzieć, co mi się uda załatwić, ale mogę jedną rzecz przyrzec, że będę całe życie uczciwa. I tamto zobowiązanie, które złożyłam, cały czas mam w sobie, nigdy się jemu nie sprzeniewierzyłam, nigdy nie sprzedałam się za przysłowiową złotówkę. I to było moją bronią na całą moją działalność i jest do dziś. No, pięknie. A powiedz mi, ale w końcu już się zgodziłaś na tą przewodniczącą. Opowiedz mi, w jaki sposób ludzie to przyjęli? Jak to było tak dokładnie? Ja powiem tak, na zebraniu to mnie widzieli. Historia była po opowieści mojego życia, tak, że jestem siostrą Krzyśka i że pomagałam w stanie wojennym wszystko. Ale sprawa taka, że w takim dużym zakładzie, zresztą no wielu, przeważnie ci to są mężczyźni. Raczej no, te kobiety to są do czarnej roboty, ale na ten piedestał to mężczyźni. Jak zobaczymy historyczne nazwiska przywódców Solidarności, to też są mężczyźni i do tej pory ci mężczyźni gdzieś tam prym wiedzą. A tu kobieta no i jeszcze mała. I powiem mała. Tak, zakład był, tak jak powiedziałam, radiowęzeł, więc zebrania były transmitowane. I powiem, poszła wieść, że jest przewodniczący wybrany. Ktoś się pyta, kto? Ktoś powiedział, baba. No i pada pytanie, baba, który to chłop się nazywa baba? Się okazało, że to nie chłop, co się nazywa baba, tylko kobieta, po prostu baba. No i czas pokazał, że ta baba, którą wybrali, w mojej osobie okazała się dobrym wyborem, ponieważ przez 29 lat byłam przewodniczącą Solidarności w zakładzie i jeszcze by chcieli, żebym nią była, ale już uznałam, że czas na młodszych, a ja po prostu pomagam ile mogę i dalej czynię dla ludzi. Gosiu, teraz jeszcze ja wspominam. Wiem, bo dużo mówisz o Bogu, o wierze. No trudno nie wspomnieć o Janie Pawle II. I listopad 1996 rok. Powiedz mi, co było w tym czasie? 10 listopada, 11 listopada 1996 roku była to pierwsza pielgrzymka Solidarności do Ojca Świętego. Pojechały nas wielkie tysiące działaczy Solidarności z Polski do Ojca Świętego. Ja wtedy byłam członkiem Komisji Krajowej Solidarności, z mojego zakładu pojechał cały autokar ludzi i byliśmy tam kilka dni. I była msza święta, którą odprawiał Ojciec Święty Jan Paweł II. Cała bazylika pełna ludzi i w którymś momencie przyszła informacja, bo komisja krajowa, w której byłam, siedziała blisko ołtarza, przyszła informacja, że po mszy Ojciec Święty spotka się z komisją krajową. Już to przeżywaliśmy, bo nie mieliśmy tej pewności, zresztą jechałam, nie sądziłam, że aż tak blisko będę Ojca Świętego. I jeszcze jedna rzecz, był taki ksiądz, który prowadził całą tą mszę i organizację, mówił do nas, że nie sposób jest, żeby Ojciec Święty podszedł do każdego człowieka. Ale niech uważają, że będzie do niektórych podchodził, że jak dotknie jednego, to błogosławieństwo przechodzi, aby nas wszystkich tutaj dotknął w tej bazylice. No i po mszy, tak jak mówię, informacja była, że tam z boku ołtarza mamy się zebrać, po czym ten ksiądz, który był głównym organizatorem, ja byłam tak na biało prawie ubrana, a to większość w Komisji Krajowej to sami mężczyźni, więc byłam nieliczną kobietą, podszedł do mnie, mówi do nich, klękajcie, a ja mam stać. I że tu do mnie podejdzie Ojciec Święty. I ja zaczęłam płakać ze wzruszenia, bo ja nawet nie marzyłam, że Ojciec Święty do mnie podejdzie, będzie tak blisko, więc ze wzruszenia płakałam, a z drugiej strony widziałam, że to już tak pewne, że będę koło Ojca Świętego.
Ale jak to nasz Jan Paweł II, gdzie on by sobie pozwolił tylko podchodzić do jednego, więc nim szedł do tych działaczy Komisji Krajowej, to po kolei dotykał, podawał rękę, błogosławił wszystko. No i oczywiście nim doszedł do mnie, to i członkowie Komisji Krajowej po drodze tam dotykali Ojca Świętego i w ogóle, a wtedy był przewodniczącym Marian Krzaklewski, przewodniczącym Komisji Krajowej, no i Ojciec Święty podchodzi do mnie. No i Marian mówi tak, Ojcze Święty, to jest Małgosia Calińska z Polaru, z Wrocławia. Ojciec Święty powtórzył, Małgosia Calińska z Polaru, z Wrocławia. Złapałam, bo byłam z tej strony go za tą chorą rękę. Tak. Trzymałam go cały czas za tą chorą rękę, ona się trzęsła, ta ręka. No i to trzykrotnie się zdarzyło. Marian trzy razy mnie przedstawiał, Ojciec Święty powtarzał trzy razy moje nazwisko i z Polaru, z Wrocławia. No i mnie pobłogosławił. Ja sobie myślę, ja już jestem pobłogosławiona, uklękłam. Pocałam Ojca Świętego w tą chorą rękę, ale sobie pomyślałam, moje dzieci w domu, już wtedy mój mąż nie żył. I tak sobie pomyślałam, mówię, Ojcze Święty, mam w domu troje dzieci, sieroty, bo mąż nie żyje. Niech Ojciec Święty mi te moje dzieci pobłogosławi. Ojciec Święty pobłogosławi mi te moje dzieci. Ja znowu uklękłam, pocałam go, wołałam go w rękę i wstałam i sobie myślę, moi ludzie tam daleko w bazylice. W zakładzie problem, bo groziła upadłość. Tak. I sobie myślę, pomyślą, sama się wepchała i sobie błogosławieństwo załatwiła. Więc mówię, Ojcze Święty, proszę pobłogosławić jeszcze mój zakład i ludzi pracujących, bo mamy problemy, grozi upadłość. I Ojciec Święty pobłogosławił mi ten zakład. Uklękłam po raz kolejny, pocałowałam go w rękę i już się oddaliłam. I tak płakałam strasznie z przeżycia, ze wzruszenia, że podszedł do mnie, do dziś go pamiętam, świętej pamięci kardynał Machalski i mnie uspokajał, bo widział, jak ja to bardzo przeżywam. I powiem tak, wróciliśmy do autokaru, ja w tym autokarze stanęłam, przekazałam ludziom to błogosławieństwo, płakali ze wzruszenia i prosili mnie, że jak wrócimy do zakładu, żebym wyszła do radiowęzła i też to ludziom przekazała. Ja wyszłam do tego radiowęzła, opowiedziałam. Przekazałam to błogosławieństwo, to ludzie przy tych maszynach, przy taśmach produkcyjnych płakali ze wzruszenia. I ja wierzę, że to błogosławieństwo dopomogło nam, gdyż zakład nigdy nie upadł, choć został sprywatyzowany, ale do dziś istnieje, mimo że już nie nazywa się Polar, a Whirlpool, ale dalej funkcjonuje i istnieje i nigdy po prostu nie było tej upadłości. I ta moja wiara jest tak głęboka w Pana Boga i tak jestem wdzięczna Ojcu Świętemu za te błogosławieństwa, że gdzie mogę, to o tym opowiadam, bo to są po prostu dowody miłości Pana Boga i wielkości Ojca Świętego. Tak, a przy tym no nie każdy jakby ma taką możliwość przeżyć tak doniosłą chwilę, jaką Ty przeżyłaś z papieżem i ludziom przekazałaś. To jest coś pięknego, którego się po prostu nie da. Gosiu, każda działalność, każda aktywność, kiedy się kończy? Co dalej? W 2018 roku podjęłam decyzję, że czas pójść na emeryturę, a przewodniczący Solidarności oddać w ręce mojego zastępcy. I taką decyzję podjęłam, ale to, czego nauczyła mnie Solidarność, pokory, szacunku dla drugiego człowieka, i pracy na rzecz drugiego człowieka, ona jest we mnie. Więc wtedy postanowiłam kandydować do Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Z sukcesem, ponieważ zostałam radną wojewódzką i troszczę się do dziś o dobro wspólne i pracę na rzecz społeczeństwa i Wrocławia, i Dolnego Śląska. No tak, bo jesteś jednak kobietą, która zawsze pomagała, pomaga i pewnie zawsze będziesz pomagać. Z tym się po prostu już jakby utożsamiasz, już taka jesteś, że po prostu lubisz ludziom pomagać i dla może pojedynczych. Czasami mówią, że człowiek z tym się rodzi, może tak to jest. W genach po rodzicach, dla których pewne wartości też były bardzo ważne, bo i mój brat i wszystko, więc pewno te geny są. Tak. Oby szacunku dla drugiego człowieka, tak, bo to jest najważniejsze. Właśnie szacunek, dalej szło. To można dużo dobrego zrobić i staram się robić dużo rzeczy dobrych. I nieraz mi się to udaje pozytywnie i to dla mnie jest wielka satysfakcja, jak nawet pojedynczemu małemu człowiekowi pomogę, albo w dużej sprawie dla wielu ludzi. Gosiu, powiedz mi, a czym teraz się zajmujesz w Sejmiku naszym Dolnośląskim?
Jestem dosyć pracowitą radną, może również dlatego, że jestem na emeryturze, to mam więcej czasu w porównaniu do innych, więc wieloma tematami, ale najbardziej bliskimi są to są sprawy społeczne, sprawy zdrowia i sprawy polityki senioralnej. Jestem wiceprzewodniczącą Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej, czyli na Dolny Śląsk. I w tej materii też udało się dużo zrobić, ale również od strony prawnej też jestem zaangażowana, ponieważ przewodniczę Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, czyli też formalne problemy ludzkie, skargi rozpatruję. Proszę, czyli dalej pomagasz ludziom, dalej rozwiązujesz problemy, czyli dalej jesteś w tym samym duchu. Tego ducha już się nie stracę.